Prowadząc kanał na YouTubie, trzeba się liczyć z tym, że będą pojawiały się propozycje współpracy. I u mnie się pojawiają. Tak dwie dziennie. Ale rozstrzał firm, które się odzywają, jest przeogromny. Od producentów ciuchów, przez firmy piszące gry na smartfony, przez producentów laserów do grawerowania, lamp LED-owych do kuchni, po producentów smartfonów. I tak jak większość odrzucam, to ostatnie mnie zainteresowało. Oskal S60 Pro. Smartfon z Androidem. Za 600 zł. A ja nie lubię Androidów. A czasem potrzebuję użyć. Na telefon z Androidem zgodziłem się tylko i wyłącznie z tego powodu, że chciałem sprawdzić, jak na Androidzie działają niektóre z aplikacji, których droniarz używa na co dzień. Problem mój był taki, że ja używam iPhone'ów w sumie od pierwszej generacji, od iPhone'a 2G i nigdy nie miałem Androida. Mnie Android po prostu ominął. To znaczy, kupiłem coś takiego, nie mam nawet pojęcia, jaki to jest model. Kosztowało to 800 zł, a 50? 51 czy coś? Telefon gówniany jakich mało, najgorzej wydane 800 zł, o naprawdę długo, od kilku lat, przy czym liczę się z tym, że ja również wydałem swoje pieniądze na Zino. I to był jeden wielki zawód, więc jak ktoś mi mówi, spokojnie, to się nada do dronów, sprawdzam. Czego taki przeciętny droniarz będzie od telefonu wymagał? Po pierwsze, żeby aplikacje od DJI, głównie DJI, no nie ukrywajmy, chodzi o aplikacje od DJI, na tym telefonie się uruchamiały. I tak, DJI 4 Go oraz DJI Fly działają tutaj bezbłędnie. Moją obawą było to, że transmisja na przykład z Mavica 3 może być dość ciężka. Full HD, 60 fpsów, potrzeba procesora, żeby to wszystko przeprocesować. I ten oto tutaj zawodnik poradził sobie wyśmienicie. No i działa! I obraz nawet podczas nagrywania ekranu jest tak płynny, jak powinien być. Przy czym uważam to za sukces, bo obraz z R2S na tym Samsungu mi się ciął. Ale tak fest się ciął. Że był problem latać. Pewnie jakieś aplikacje miałem w tle pootwierane. No, tu też. No co tu dużo mówić. Chciałem, żeby się nie cięło i się nie cięło. Chciałem, żeby płynnie to działało i działało. Telefonu tego używałem również z DJI 4 Go do transmisji ze Sparka. I tutaj haczenie było, ale winien za to bardziej Sparka niż telefon. Ważne jest to, żeby na telefonie widzieć, więc jasność ekranu. Ile ma ten ekran? Sprawdzę. Napisane, że screen. Tyle to wiem. I że bright screen. I vivid screen. I że 720x1440. 2 do 1? Nie napisali jak jasne, ale myślę, że zaraz pójdziemy to sprawdzić w słońce. No nie jest to jasność iPhone'a 13, nie jest to jasność Samsunga Galaxy S, Bóg wie ile tam teraz jest, ale jest wystarczająca do pracy w takim słońcu. Bez problemu widzę wszystko na ekranie i mógłbym komfortowo tym latać. I tak w bezpośrednim porównaniu z innymi ekranami, smart controller jest numerem 1. Myślę, że na równi z iPhone'em, chociaż zbliżona jasność. Numer 2 będzie to, a zaraz po nim to, czyli nasz tutaj nowy nabytek. Następnie stary iPad, który wcale nie jest taki jasny, jak mi się wydawało, mimo że ustawiony na maksa. I ten badziew mimo OLED-u. Tada! Można powiedzieć, że się przyłożyłem.
do porównania. Obiektywnie to jest niezły ekran. No i ostatnią cechą jest to, że telefon powinien długo trzymać na baterii. W tym wypadku producent Oskal chwali się baterią o pojemności 5580 mAh. Bateria w iPhone'ie ma coś ponad 3000, także jest prawie dwa razy mniejsza. A iPhone jest 12 razy droższy. Na pewno? No chyba na pewno. Z moich bardzo profesjonalnie przeprowadzonych testów wynika, że ten telefon pochodzi około 5-6 godzin z włączonym wyświetlaczem i testowałem to po prostu na nawigacji. A czas oczekiwania, standby, z włożoną kartą SIM, z ustawionymi tymi powiadomieniami, to ponad 200 godzin, prawie 10 dni. Co jest dobrym wynikiem. I to jest obiektywnie po prostu telefon z dużą baterią, która działa jak powinna. Także z perspektywy droniarza złego słowa na ten telefon nie można powiedzieć. Aplikacje wszystkie, które próbowałem, działały, łącznie z Lightroomem, łącznie z Photoshopem, dron radarem i innymi pierdołami. Ekran jest ciemniejszy niż iPhone i ciemniejszy niż to, ale porównywalny z tym. Jaśniejszy jest natomiast niż ekran z 5-letniego iPada i z rocznego Samsunga. Jakiegoś Samsunga. Do tego wszystkiego telefon jest wodoodporny. Ojej, kurde, no. Wszystkie porty ma zaślepione. Z tyłu nad kamerą ma coś, czego w życiu w telefonie nie widziałem, ale może mało widziałem. Czyli diody podczerwieni do podświetlania i robienia zdjęć w całkowitej ciemności. Jest tak ciemno, że nie widzę schodów. A tu proszę. A na to wszystko można nim w razie nudy zagrać w piłkę, bo jest wygumowany, dość odporny. Zainstalowany tu jest Android 11. Czy on ma jakąś nakładkę, czy nie, to mi naprawdę ciężko powiedzieć, bo się nieco bardzo na tym nie znam. 4 GB RAM-u, 32 GB pamięci wbudowanej i obsługuje kartę SD do 1 GB. Terabajta. Robi filmy i nagrywa zdjęcia. O, takie. Bardzo fajnie. Tak więc składając wszystkie za i przeciw, bez fajerwerków, ale w zupełności wystarczający do komfortowego latania. Ma jedną wadę. Cholernie dużą wadę. W sumie, bo o tym też powinien powiedzieć, nie? Mamy 2022 rok, a jakiś masochista... Paznokcie obcięła mi, nie otworzę. A jakiś masochista dał tu port micro USB. Micro USB. Wiecie, ile się nakombinowałem, żeby tutaj znaleźć jakieś adapterki i w ogóle kabel micro USB? Pół swojego życia żyłem w przekonaniu, że jeśli miałbym wybrać topowy model, czy jakiś tam lepszy model nieznanego producenta, albo byle jaki model, ale znanego producenta, w tym wypadku Samsunga, własne pieniądze postawiłbym na to. Ta para jednak idealnie uzmysłowiła mi, jaki to jest syf, a to mimo tego, że producent to Oskal, potrafi sprawdzić się w życiu codziennym. Cyferki przedstawione na broszurce i na opakowaniu tego produktu mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Bateria faktycznie trzyma jak popieprzona, ekran ma tych pikseli 280 ppi czy coś. Latałem na Mavicu 3, na R2S-ie, na Miniaku 2. Sprawdzałem to z Fimi X8 SE 2022 i sprawdzałem ze Sparkiem. I we wszystkich tych dronach telefon poradził sobie bezbłędnie. Mi więcej
do szczęścia nie potrzeba. Teraz zainstaluję tu YouTube'a, daję to dzieciom i za miesiąc dam wam znać, czy telefon dalej taki sprawny jak dziś. Dzięki za oglądanie, łapa, subik, do następnego, hej!